Cześć, witam serdecznie w Bibliotece Inwestora. Dzisiaj mam książkę, która moim zdaniem jest rewelacyjna. To jest rzadkość u mnie, bo często mówię, że spółki, czy, że spółki, że książki są dobre, że posiadają pewną dawkę wiedzy, którą warto wykorzystać, albo że jakiś ogląd jest tutaj bardzo fajny. Albo znajdą jakiś smaczek, który warto wykorzystać, tak? Ale są czasami książki, które jak się przeczyta, to można stwierdzić, że wow, szkoda, że nie miałem jej wcześniej, albo że, w moim przypadku czasami, albo że na przykład tu jest coś, czego mi brakowało i całość tej, 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 tego poglądu autora jest po prostu dobra, fajna i przydatna. Taką książką jest książka Trader Vic. Książka napisana przez Wiktora Sperandeo i to jest, myślę, że... Pierwsza rzecz, która już powinna przykuć uwagę i zachęcić do jej przeczytania. Wiktor Sperandero jest dość popularnym traderem, w sensie na podstawie jego wyników, tak? Bo jest to trader, który potrafił rok w rok generować dodatnie stopy zwrotu przez kilkanaście lat i generalnie te stopy zwrotu były dwucyfrowe. Zresztą w książce podaje... Dokładne wyniki swoich transakcji podaje także i statystyki, jeżeli chodzi o ich skuteczność. Więc generalnie na wstępie adresuję pewną rzecz, która jest często zarzucana publikacjom, albo też i autorom publikacji, że po prostu to są teoretyczne książki. Trader Wig to jest książka praktyczna. E, praktyczna dlatego, że wydawałoby się na samym początku, jak się zaczyna czytać tą książkę, jak się przejdzie przez pierwszy rozdział, że to jest książka techniczna, że teraz będziemy czytać o tym, jak to wyznaczać trendy, średnie linie trendu. E, Dlaczego mi to jest istotne? Po co mi to jest istotne? Jak to wykorzystywać? I to, to jest taki pierwszy, pierwszy, pierwszy efekt tej książki. Ale jednocześnie dostajemy bardzo dużo konkretów, które są cenne. Zresztą ta książka jest też mi bliska, przez to, że Victor Sperandeo wskazuje na trendy wykorzystywane właśnie na podstawie teorii Charlesa Doha. i to jest rzecz, która mi jest bardzo bliska, dlatego, że sam to wykorzystuję, sam analizuję właśnie trend z wykorzystaniem tych zasad, plus wykorzystywanie linii trendu, które również w krótkim terminie w moim tradingu są często wykorzystywane, więc to jest rzecz, która mi jest też bliska. Natomiast to, co później się otwiera w książce jest moim zdaniem fenomenalne, to znaczy Wiktor Sperandeu, tutaj w książce, jak sobie spojrzymy na chociażby spis treści, tak, to od w kolejnych rozdziałach, tak? Powinno być widać, dobrze? Super. Generalnie w kolejnych rozdziałach pokazuje jakby przechodzenie od techniki, od tego zaczyna, później przez kolejne rzeczy, jeżeli chodzi o zrozumienie poszczególnych aspektów, tak? Gdzie mm, jak, jak identyfikować zmiany trendu, później dlaczego analitycy mogą się mylić, tak? Czego nie wiedzą i y jak to wykorzystywać, y w jaki sposób tak naprawdę działa świat i tutaj przechodzimy do czegoś, co w tej książce, bo ja zacząłem sobie czytać, jakby po kolei. Oczywiście, spis treści gdzieś tam przejrzałem. Ale po tym technicznym rozdziale, nieco zaskoczyło mnie, lub, ale pozytywnie, jak najbardziej, to, że zaczęliśmy mówić o makroekonomii, o tym, jak przepływa pieniądz. To jest niezwykle ważne w tradingu, i to właśnie tutaj też jest omówione. To jest super. I później mamy tak naprawdę. Kwestie jeszcze dyscypliny, psychologii, co, czyli tak naprawdę zamknięcie od A do Z. Książka jest mi bliska właśnie przez to, że mówi tak naprawdę o tym, co ja robię w swoim tradingu, czyli właśnie myślenie techniczne, później makroekonomia jako background, pod to wszystko, co ja robię, plus psychologia, czyli walka z tym, żeby po prostu wyciągnąć z tego rynku jak najwięcej, a jednocześnie nie spalić się emocjonalnie, bo tutaj też do tego można dopuścić. Więc krótko mówiąc, książka. Tutaj Wiktora Sperandeo na temat jego, tak naprawdę, metod handlowania, ale nie tylko metod, ale także i spojrzenia na rynek. On to też podkreśla, że to jest jego jakby filozofia tradingu. To jest rzecz, która moim zdaniem pomoże Tobie lepiej zrozumieć rynki międzynarodowe, wykorzystać techniki, które tutaj są prezentowane i podejść do tego kompleksowo. Myślę, że będziesz zadowolony z tej książki, niezależnie jak handlujesz na rynku, więc generalnie mogę chyba pierwszy raz polecić książkę od A do Z. Wydała ją oczywiście maklerska, więc serdecznie zapraszam. To jest druk na żądania, taka nowa usługa, nie wiem, czy aż tak nowa, ale generalnie usługa w maklerskiej.pl. Więc serdecznie zapraszam. Link znajdziesz oczywiście w opisie pod tym materiałem oraz w karcie u góry. Natomiast tutaj na koniec jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ta książka będzie do wygrania. Zrobimy sobie mały konkurs w najbliższy. W czwartek, jeżeli ten słuchasz tego materiału bezpośrednio po jego opublikowaniu. W czwartek tutaj będziemy mieli e, webinar, to już teraz dokładnie powiem, to jest 16 lipca e, i podczas tego webinara, on będzie zarówno na YouTubie, jak i na Inwestio, zrobimy mały konkurs, do wygrania będą dwie książki, jedna dla użytkowników, którzy są tylko w klik webinarze u mnie na e, Inwestio, a jedna dla uczestników na kanale YouTube. E, Konkurs będzie wybitnie prosty, ale zapraszam do Ciebie, żebyś przyszedł właśnie w czwartek o godzinie 20. Linki znajdziesz oczywiście w opisie pod tym materiałem. A teraz życzę udanego dnia i zapraszam do Maklewskiej po tą książkę, bo na pewno z niej skorzystasz. Pozdrawiam, Marcin Tuszkiewicz.